zobaczcie, zobaczcie, co tu rośnie. Proszę, jaka piękna. Jutro, pojutrze już będzie piękny talerz rozwinięty z tej kani. Piękna, czekamy, zamknięta, więc jej robale nie wezmą. I w miejscu, zobaczcie, w miejscu, gdzie rosły ogórki. Proszę, proszę, proszę. Znowu taki piękny, zamknięty łeb. Dorodna będzie na pewno, wielka. Witam, kochani. Pokażę Wam dzisiaj, jak zahodować kanie we własnym ogrodzie. Otóż mnie się to udało, więc postanowiłam się podzielić taką wiedzą, bo to jest bardzo wygodne wyjść z domu i zerwać sobie świeżutką kanię na śniadanie na przykład. A któż nie lubi schaboszczaka z kani? Nie znam takiej osoby. Właśnie wyszłam na spacer i znalazłam trzy w grupce. Tutaj taka mocno rozwinięta, tu trochę mniej, a tu jeszcze taka, o proszę, jeszcze zwinięta. Więc ta pójdzie na schabowego do kosza. Ta urywamy, patrzymy, bardzo piękne, białe, biały spód, też będzie pyszny schabowy. Mamy tą największą, też jest ładna w zasadzie, ale już jest tak pięknie rozwinięta, że położę ją u siebie w ogrodzie, żeby wysypała zarodniki. Tak robiłam jakieś 5-6 lat temu, tak zaczęłam robić. Po roku wyrosła mi jakaś tam gdzieś jedna kania w ogrodzie. Po 2 latach już miałam niezły zbiór. Tyle tych kań było, że dla naszych potrzeb wystarczyło w zupełności. A teraz po 5-6 latach po prostu mam kani tyle w koło domu, że dzielę się nimi z sąsiadami i z przyjaciółmi. No i część tych kań sama się też w koło domu już rozsiewa, ponieważ nie wszystkie zdążymy zjeść, zanim nie przejrzeją. Jak kania się robi brunatna od spodu, brązowieje, no to ona już puszcza zarodniki i w zasadzie, jeśli jest nierobaczywa, można ją oczywiście zjeść. Ale ja wolę taką kanię położyć w miejscu, gdzie bym chciała, żeby mi się rozmnożyła. Na trawniku wyrosło mi takie coś. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. To jest jej płaszcz, który już odpadł z ogonka i jest po prostu potężna. Dla porównania położę na niej paczkę papierosów. Zobaczcie, jaka wielka kania. Gruba, gruba, mięsista. Będzie z niej obiad. I zobaczcie, tutaj jest kania, tu mój dom. Okno kuchenne z kwiatuszkami. I teraz idę kawałek dalej. Odwracam się w stronę derenia. Pod dereniem już dzisiaj, w tym roku z 20 kań zebraliśmy. Myślałam, że to koniec, ale gdzieś tam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu 3 kanie. Proszę bardzo. Dwie prawie rozwinięte, trzecia jeszcze. I jeszcze skórzasta, zamknięta. I tutaj obok trzecia. Czwarta i jeszcze dwie w ogrodzie. Kochani, nie do przejedzenia. Były też kanie. Tu mamy babciowe kwiatki. Kanie rosły też tu koło kwiatków. Koło tej tui. Tuż za płotem.
tuż za płotem też były kanie. Także powiem Wam, że już od miesiąca, nawet więcej, jemy kanie, kiedy tylko nam na to przyjdzie ochota. O, tu jeszcze jakiś maluszek. Ktoś go nadepnął i się przewrócił. No niestety z tej kani już nic nie będzie. Się przewróciła, ale to też jest kania pod oknem kuchennym, kochani. Postanowiłam zrobić doświadczenie i skoro kanie się udało z zarodników rozmnożyć, to robię to w tym roku już z innymi grzybami również. Tutaj znalazłam pięknego, muszę Wam go pokazać, pięknego prawdziwka. No tego nie będę rozmnażać, bo jest bielusieńki, młody i po prostu szkoda go, bo pójdzie do jajecznicy albo ususzymy go. Ale nie tak daleko od domu, przepraszam, że ja tak idę i trzęsę, ale muszę kawałek przejść, żeby Wam pokazać. Tutaj za płotem mamy nieuprawiane pole. I na tym polu od jakiegoś czasu rozmnożyły się drzewka, samosiejki. Powstał nam niewielki lasek. Lasek, w którym maślaków już zbieramy mnóstwo. Ale mówię, dlaczego nie mam mieć również prawdziwków i podgrzybków w tym lesie. Więc zaraz Wam pokażę, bo tu wczoraj przyniosłam parę podgrzybków i zobaczcie, co z nimi zrobiłam. Część rzuciłam tak o, kapeluszem do dołu. To były stare podgrzyby już z zielonym takim mięsem, a resztę położyłam tak na gałązkach, wyżej troszeczkę, o, nad ziemią, na niskich gałązkach sosnowych albo na podłożu. Położyłam w tym miejscu te podgrzybki i zdam Wam relację w przyszłym roku, a może dopiero za dwa, czy przyniosło to podobne efekty jak rozsiewanie kań. A powiedzmy sobie, że tutaj kanie nie rosną akurat w tym lasku, no to tą jedną, moi drodzy, tą jedną położymy gdzieś tak o sobie, hop. Zobaczcie, zostawiam jej kawałek nóżki, żeby zarodniki swobodnie mogły wypadać tu w glebę. Nie muszę mieć tylko w ogrodzie kań. Mogę też mieć w przyległym lasku, prawda? No, jakie piękne doradne muchomory. To też Wam muszę je pokazać. No, te się rozsiewają same, bo nikt ich nie zrywa, więc zarodniki wysypują co roku. I tak to wygląda, kochani. Mam nadzieję, że za rok, dwa będę zbierała tu podgrzybki, jak się grzybnia zagnieździ. Proszę bardzo, to jest... Jeszcze raz pokazuję. O. Dziękuję, zdam relację z tego, jak się rozmnażają podgrzybki za jakiś czas. Do usłyszenia.